A teraz coś o plażach. W Tajlandii zazwyczaj jest tutaj morze płaściutkie, a teraz przyszły fale. Taki dosyć nieprzyjemny widok, bo ma wyrzucało na brzeg śmieci, całą masę kokosów. Ale też fenomen polega na tym, że za godzinę jak tu przyjdę, to nie będzie tu ani jednego śmiecia. Przychodzi ekipa, zbiera wszystko, sprzątają wszystko. Woda ma około 29-30 stopni. Jest bardzo, bardzo ciepła. Zresztą w basenie jest podobnie, może 2 stopnie mniej, bo tam jest cyrkulacja wody. No i dzień tu jest krótszy, bo zaczyna się o 6.30 i o 18.30 już słońce zachodzi, ale można się tym wszystkim nacieszyć. Dzisiaj ma być około 35 stopni. No to już mówiłem. Do Tajlandii tak naprawdę to problemem jest tylko dojechać. Jak mówiłem, jeżeli dwie osoby, około 1000 euro w dwie strony, znajdziemy jakieś połączenia i tą taksówkę za 50 euro na przykład tutaj, to mieszkania, jak patrzyłem na Bookingu, za dobę można znaleźć za 25-30 euro całe mieszkanie. I fakt faktem, z tego co słyszałem i doświadczyłem, między grudniem a lutym to jest najlepiej, bo u nas jest zima totalna, a tu jest tak idealnie, 28-30 stopni, a marzec, kwiecień to już tu są upały takie do 40 stopni, duszno, jest troszeczkę wtedy trudniej. Fakt faktem, tutaj nie ma pomieszczenia, które by nie miało klimatyzacji. Także z tym sobie też poradzimy.